Кракове есть интеллигенция. В Кракове сон просто традиции. И сон люди, тоже споро люди, которые працуют в бранжах международных и в языках разных, и в ангельском, и в польском. Але шах это не вымага ведзе языков. Это просто есть то самое. Это лончи люди. А мы даем людям возможность, ну, попросту в офлайне, только в реальном жизни споткать, гадать о чем-то, играть. Того браковало. Мы можем заховать все ограничения, как бы, связанные с пандемией, бо тутай на полю есть безопаснее, мы можем заховать такой дистанс, бо попросту грамы тутай на лавочках, в шахи, и люди сгромадзają, ну, не дуже. Generalnie dowiedziałem się tutaj dzięki stronie na internecie, grupie na Facebooku o szachach. Była to jest to tam reklamowane na stronie z turniejami szachowymi, do której przynależę. W szachy gram już w sumie od dawna, z dużymi przerwami i tylko w sumie głównie rekreacyjnie. A to miejsce jest jak najbardziej odpowiednie do gry w szachy. To znaczy chłodno jest, ale to aż tak nie przeszkadza. Bo jak się coś lubi, to nadal kontynuuje, tak? I świetna możliwość, że można właśnie się spotkać i z kimś zagrać w trakcie tej całej pandemii. Każdy powinien sobie coś znaleźć. Ja znalazłem sobie szachy. Tutaj, w okolice restauracji Kiełbasa i Sznurek, na Plantach w Krakowie, zapraszamy wszystkich co niedzielę o godzinie 13:00.